Witam wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj z wizytą udałem się do naszych przyjaciół z sekcji wymiarki w oddziale 0369 Żagań, spółka lotowa Dąbrowski Janiak. Po prawej stronie Rafał Janiak, po lewej stronie wujek Andrzej Dąbrowski. Brakuje jeszcze Zbyt. Brakuje jeszcze tutaj trzeciego hodowcy ze spółki. Jeżeli chodzi o moje przybycie, no chłopaki trochę czasu zanim dali się namówić, ale fajnie, ponieważ jest to ciekawa hodowla. W późniejszym materiale pokażę, jak wyglądają gołębniczki. Są to gołębniczki strychowe, dzięki czemu ten klimat taki jest typowy. Fajnie się tam przechodzi, ogląda cele, gołąbki. Jeżeli chodzi o wyniki, hodowla znana zarówno w oddziale, jak i w okręgu. Hodowcy w latach poprzednich, 17 w dół, lotowali na nazwisko Dąbrowski i synowie. Tak jak już wiemy, wiele sukcesów, o których na pewno chłopaki opowiedzą, bo na przykład w 2016 roku bardzo, bardzo dobre wyniki, tudzież tytuł mistrza okręgu w intermistrzostwie, bardzo wysokie pozycje w GMP i w kategoriach. Na lotach krótszych bardzo fajnie sobie koledzy tutaj radzą. Zarówno kategoria A i B to jest, no to już jest ścisła czołówka u nas zarówno oddziału, no i w okręgu bardzo fajne wyniki. Także tutaj pozostawię głos kolegom. Zaczniemy od Rafała. Rafał, opowiedz dzisiaj, dlaczego dzisiaj, co dzisiaj mamy, jaki dzisiaj mamy dzień, jaki lot. Witam hodowców i hodowczynie. Dzisiaj mamy niedzielę. 12 lipca, lot Rajne, 530 km. Użyliśmy 84 gołębie. Nie wiem, jest już 5 godzin lotu. Spodziewamy się około gdzieś jeszcze z godzinę może. Zobaczymy, bo na żarach siadały po 3,5 godzinach pierwsze gołębie, 300 parę kilometrów. No u nas zobaczymy. Niby teraz silniejszy wiatr, no, powinno być dobrze. Teraz zapytamy kolegę Andrzeja troszeczkę o historii spółki lotowej, to kiedy zaczęli lotować. Później omówimy trochę o pierwszych sukcesach, ponieważ no jest tych lat już troszeczkę latane tutaj, grubo ponad 25, także jest to kawał historii, można troszeczkę powiedzieć, jakie były początki, w jakich latach zaczynaliście. Zaczynaliśmy w latach, tak jak ja, w 1984 roku zapisali się do związku i przez, można powiedzieć, przez 10 lat jakichś sukcesów żadnych nie było. Lotowaliśmy na gołębiach, można powiedzieć, tutaj lokalnych, tak przypadkowych. Od 1993 roku sprowadziliśmy gołębie od kolegi Burego z Bolesławca i od tej pory można powiedzieć, że wyniki poszły mocno do... Czyli pierwsze sukcesy w 93 roku, no to już można sobie śmiało policzyć, że jest 27 lat od tych pierwszych sukcesów. To ja nie wiem, pamiętam z notatek, to był na młode, na sekcję trzeciej byliśmy, w drugim wicemistrzu. A, no co ładnie. Tak, w 93 roku i od tej pory można powiedzieć, że plasujemy się często w trójce na oddział w różnych kategoriach. I na stare gołębie, i na młode. Mhm. Takim tak. Znaczącym sukcesem to było w 98 roku, zdobyliśmy mistrza okręgu w C kategorii i tak samo na wystawie mieliśmy najlepszego gołębia w C kategorii. Mhm. Waszym takim najlepszym rokiem pod prawie każdym względem to był rok 2016, prawda? Tak. Mieliście tam, że tak powiem, złotą drużynę, którą za chwilę zaprezentujemy. Nie ma całej drużyny, ale te cztery takie są, co tam przyczyniły się tym wynikom. A może troszeczkę jeszcze o wyniku z 2016 roku powiesz, Rafał, bo tam faktycznie było sporo tego. Było to było. No, mistrza w okręgu zrobiliśmy w intermistrzowie, w typowaniu, to jest 5 z 3. No i w generalnym mistrzostwie też to trzecie byliśmy w okręgu. I B w trzecie byliśmy. I tam też mieliśmy lotniki. Mieliśmy w 16 roku samca, co został nazwany przez Krzysia Suchogorskiego piratem. To miał na 15 na 15. 15 wkładem, 15 konkursów. I były tam też samiczki, co na 15 miały 13, dwie i tam po 12.
chyba jedna była po 11, później były, no to mówię, to cztery gołębie z tych tutaj, co tak właśnie nam się przyczyniły tego, to no są w rozpłodzie. Powiedz mi tylko, Rafałku, dlaczego akurat został nazwany Pirat? Z czego to się wiąże? Stracił jedno oko. Ale stracił podczas lotu, Po sezonie, w trakcie prawdopodobnie bójki. Bo taki miał napuchnięte. Czyli był taki charakterny, że nie odpuścił i w ten sposób. Ale druga była za wyczyn. Miała za 2 lata. W okręgu. Nie wiem, to może... Ciąg dalszy tutaj omówimy tą, że tak powiem, drużynę. Tą drużynę z 2016 roku. Zaczniemy od dwóch sióstr. Może zacznie Rafał. To są dwie siostry, 18 i 19, jak to mówią końcówki. One się, powiem tak, to są, powinny być gołębie na krótkie lota. Bo to jest Jansenów, z Naturel Antwer też, z Belgijki, i Jansen Holender. Też był stary, taki 9-7 rok, a tamta była samica 9-6. A one lecą 700-ki, ta samiczka 19 była w oddziale trzecia z maratonów, z długich lotów, a jej siostra znowuż w kategorii C, ale to 18. I ona w tym 16 roku miała 13 na 15 wkładań, ta samica. Była tak samo trzecim lotnikiem w D kategorii w oddziale i na wystawie 2017 za wyczyn był to drugi goł okręgu. Wylatała ponad 10 tysięcy, 10-400, jak się nie wiem. Że dwie siostry. Tak. To są, można powiedzieć, z tej drużyny, co tak dobrze leciało w 16 roku. I ten mistrzostw w IGP. Były zawsze typowane. Tak jest. Tam do tego były dobierane zawsze jakieś pojedyncze gołębie, ale taką 5-6 gołębi było podstawa. Kolejnymi dwoma gołąbkami jest tak zwany słynny gołąbek Pirat i siwa samiczka, o której za chwilę opowiedzą koledzy. Oddaję głos. Jestem słynny Pirat, co miał 15 na 15 w 16 roku. I trzecim był lotnikiem. Trzecim lotnikiem w okręgu. Pierwszym na oddziale był. To się wywodzi Desmet Matias i matką była z Meresa. Tak, hodowcy z Niemiec, który dobrze leci. A powiedz mi, jeżeli chodzi o tego gołąbka, całą historię, jak on za młodego, później jako roczny, 2-3-4 latek, jak się spisywał, troszeczkę o tym gołąbku powiedz. Rafał, jaka historia się z nim wiąże? Jako trzylatek, po 10 lotach, był pierwszym lotnikiem w oddziale, ale został też wycofany. A rok wcześniej przyleciał wiosną i był tylko złożony na 2 lota, czy 3. Nie był lotowany już później. No a w 16 roku, jak już szczyt formy osiągnął jako 4-letni, to właśnie miał 15 na 15. Mhm. Jako młody? Jako młody, no nie, miały konkursy, ale to nie wybijał się tak jak właśnie się w tym 16 roku. Ale jego brat za to z drugiego lęgu, bo to był jakby z pierwszego lęgu, z drugiego lęgu był jego brat, to był najlepszym lotnikiem na sekcję, na młodo. Na młodo, jego brat. I nawet był pierwszy. A kolejnym gołąbkiem ta siwa samiczka? Samica, też z tej drużyny. O obrące 62-74. Ona się znowu wywodzi po samcu z Verstrete, z posynie Grand Cru Uno. I po tych gołębiach, no dużo było dobrych. Była na przykład siostra przyrodnia z tej samicy, była 2 razy najlepszym lotnikiem B kategorii w oddziale Żagań. 14 i 15. Tak, ta samica wylatała też w 2016 11 konkursów. Oprócz tego wydała super samicę, która była drugim lotnikiem w A kategorii w 2018 roku w Żeganiu. Też miała tam za 5 lotach miała koeficjent coś 30 parę. W tamtym roku jej córka
była drugim lotnikiem na sekcji. Czyli całe cztery gołąbki zostały już praktycznie teraz tylko i wyłącznie do rozpłodu. Tak, one zostały przeznaczone. To już są starsze troszkę gołębie. Ale druga była za wyczy. Miała za dwa lata. W okręgu. Nie wiem, to może... Czekając dalej na gołąbki, przedstawimy dwa następne z gołębnika rozpłodowego. Są to, jak to Rafał nazwał, żelazna dama. Stalowa dama. Stalowa, o pardon. To Krzysiu też. A Krzysiu akurat jest znany z tego, że bardzo fajne nazwy zawsze wymyśla dla gołąbków, którego zresztą Krzysia pozdrawiamy, bo to nasz bardzo dobry kolega. No to oddam głos już tutaj Rafałkowi, niech opowie troszeczkę o tej samiczce. Samiczka z 2015 roku. Ona jako też, to jest dziadek jej, to jest ten Desmet Matias. Pradziadek z drugiej strony to jest ten Jansen z 97 roku. Jest. A babcią też jest samiczka taka, co miała u nas na 14 lotów, też 14 pokusów, taka 7, to też starszej. Ona typowo A kategoria, w roku 2017 na wystawie była druga w okręgu, a w 2018 roku była pierwsza. I po tym 2018 roku poszła już do rozpłodu. Gołąbek zasłużony, dwa lata z rzędu. Dwa lata z rzędu. Też i w tamtym roku na przykład po niej był najlepszym lotnikiem. Młody, 5 na 5 miał na sekcję. Także pokazują się po niej już. Wcześniej też na lotowym były, że tam typowo krótkie, jak to mówią, lota to. Mhm. A drugim gołąbkiem, którego trzyma Andrzej? To jest samczyk, to jest defo od takiego hodowcy Bokolca. Kartwika. To jest bardzo dobry hodowca. To jest taki, który na wspólnym gołębniku dwa lata pod rząd wygrał główną nagrodę. Dwa razy samochód wygrał. I z tego gołębia też się wychodzi parę ładnych gołębi, które dobrze lecą. Tak samo na krótkie i średnie dystanse. Ok, tutaj mamy jeszcze jednego gołąbka, o którym opowie Andrzej. To jest Belg, 2006 rok i to się wywodzi, ten gołąb jest od Minou Verstrete. To jest syn Grand Cromonu. I z tego gołębia też wychodzą właśnie gołębie na krótkie i średnie dystanse. Jego córka była dwa razy najlepszym lotnikiem B kategorii w oddziale. Tutaj były też prędzej, co były prezentowane, to też gołębie, to też się wywodzą z tego samca. Albo to są dzieci, albo wnuki. Czyli bardzo dobrze przekazuje, zarówno w tak. pierwszym, jak i drugim pokoleniu, prawda? Tak, z tego wnuki się też pokazują i już teraz można powiedzieć prawnuki, bo to jest starszy gołąb. Mhm. Sobie zbliżenie zrobię. Gołąbek naprawdę okazały. Ale druga była za wyczy. Miała za dwa lata. W okręgu. Nie wiem, to może...